Jeśli jesteś posiadaczem jednego z nowszych modeli terminali HP, to zapewne wiesz, że projektanci zrobili małego psikusa i mają oni zwyczaj umieszczania procesora od spodu płyty głównej. Nie wiem, jakie są zalety takiego rozwiązania, za to istotną wadą na pewno jest utrudniony dostęp do procesora celem wymiany pasty termoprzewodzącej. W tym filmie pokażę, jak się tam dostać na przykładzie cienkiego klienta HP T630, ale ta procedura z grubsza zadziała także przy modelach HP T620, T620+, oraz T730. Zaczynam od zdjęcia boku obudowy, czyli najpierw tylny panel, potem przesunięcie zielonej blokady do pozycji otwarte, i gotowe. Teraz trzeba odkręcić kilka śrubek małym krzyżakiem. Patrząc od boku, będą to dwie śrubki na krawędziach tylnej ścianki, niezależnie od modelu. Natomiast patrząc od tyłu, dla T630 będzie to 5 śrubek, podczas gdy dla T620 i T620+, tylko 2. Po odkręceniu wszystkich małych śrubek, trzeba uwolnić tylny panel i tutaj też bywa różnie w zależności od modelu. W T630 musiałem odkręcić dwie nakrętki przy porcie szeregowym RS-232. W T620 trzeba było odpiąć taśmę portu szeregowego od płyty głównej, ale najwięcej roboty jest przy HP T620+. Tutaj niezbędny był demontaż złącza PCI Express oraz odpięcie wszystkich przewodów, które przeszkadzają. Warto też zdjąć plastikowy element zawierający wentylator. Po uwolnieniu tylnego, metalowego panelu należy odkręcić kluczem Torx 15 w zależności od modelu 5 lub 6 czarnych śrub. W modelach HP T630 oraz T730 jest ich 6 i każda jest widocznie ponumerowana. Natomiast w modelach HP T620 oraz T620+ jest to 5 śrub, z czego 4 są ponumerowane, a piąta, nie wiedzieć czemu, nie. Znajduje się ona przy froncie w połowie wysokości płyty głównej. Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, to teraz jest dobry moment na odpięcie karty Wi-Fi oraz przewodu głośnika. Płyta główna jest już uwolniona i można ją ostrożnie wyciągnąć. Pora na odkręcenie radiatora. To także robimy w kolejności, w jakiej opisane są śruby. Ta kolejność polega tak naprawdę na odkręcaniu lub przykręcaniu śrub naprzemiennie po obu stronach, tak aby zminimalizować możliwość ukruszenia rdzenia. Po zdjęciu radiatora następuje typowa procedura wymiany pasty, czyli wyczyszczenie starej i nałożenie nowej. Przydają się do tego waciki, pałeczki kosmetyczne i alkohol izopropylowy. Na koniec składam całość, wykonując wszystkie czynności w odwrotnej kolejności. Po rozgrzebaniu kilkunastu terminali mogę się podzielić obserwacją, że najtrudniejszy i najbardziej kluczowy moment, podczas którego coś może pójść nie tak, to ponowne przykręcenie radiatora. Zwłaszcza w przypadku modeli HP T630 i T620+. Są one stosunkowo ciężkie i bywa trudno chwycić pierwszą śrubę. Poza tym to bułka z masłem. I tak mniej więcej prezentuje się proces demontażu płyty głównej w HP T630 i T620. Jak widać, nie jest to jakoś szczególnie skomplikowane, chociaż muszę się przyznać, że za pierwszym razem zacząłem zupełnie niepotrzebnie rozbierać obudowę nie w tym miejscu, co potrzeba. Stąd też pomysł na ten film. Tymczasem dziękuję za obejrzenie do końca. Cześć!